podobno odwołany. Z jakich powodów? On nie został odwołany, tylko został przełożony. Dlatego, że zapoznać. I taki jest powód tego przełożenia. W najbliższych dniach będzie podany nowy termin. Zresztą tam jeszcze też problem z obsadzą. No ale proszę pana, czegoś nie rozumiem. To pan przełożył ten egzamin? Tak. A według jakich uprawnień, jeśli można zapytać? Według uprawnień i pełnomocnictw, które mam od Urzędu Krajowego. I te pełnomocnictwa obejmują także zakres funkcji łowczego okręgowego? Proszę pani, nie ma łowczego proszę pana, ja jestem naprawdę tutaj dopiero parę dni, nie mam mi dat troszeczkę, żebym ja się tutaj wstępił. Będziemy się tam sobą, że tutaj jest pan nastawiony wrogo do mnie. A kto panu tak powiedział? Chyba, że pan, no to tylko się panu wydaje, proszę pana. Ja nie mam wrogów. Ja nie mówię, że pan ma wrogów. Ja jestem tutaj dobry. Nie pan mi da tutaj troszeczkę pokrzepnąć. Proszę pana, jeśli można, pan pozwoli. Ja nie chcę pana męczyć, ja po prostu chciałem się dowiedzieć o pewne rzeczy i pan mówi, chce pan parę dni. No jeśli pan przyszedł, to pan wie, z jakimi uprawnieniami pan przyszedł. I ja pytam, czy te uprawnienia obejmują także zakres obowiązków łowczego okręgowego. No bo kieruje pan, jak z tego wynika przed chwilą, tak jak łowczy okręgowy. A nigdzie w statucie, w ustawie prawo łowieckie nie znalazłem. Łowczy krajowy nie ma uprawnień nadawania komukolwiek kompetencji z zakresu łowczego okręgowego. I dlatego chciałbym wyjaśnić, na jakiej podstawie, na przykład statutowej, prawnej, podjął pan decyzję o przełożeniu egzaminu. Takie czynności mogą zrobić tylko komisja egzaminacyjna. Rozumiem, no ale ja został przełożony. Czyli przekroczył pan swoje kompetencje. Nie przekroczyłem. Ja nie odwołałem egzamin, tylko przełożyłem. Ale to przekroczył pan swoje kompetencje, proszę pana. Bo pan nie, proszę pana, pan nie musiał niczego, co panu nie pozwala prawo. Rozumiem. No i teraz co dalej? No właśnie, nie wiem co dalej, bo wprowadził pan jak gdyby niepokój pośród egzaminujących i dyskomfort. Tracili, proszę pana, dzień, byli przygotowani do zdawania egzaminu, już jak gdyby oczekiwali z niecierpliwością na nadanie uprawnień, a pan im to wszystko zburzył po prostu, nie mając do tego najmniejszych uprawnień. Czy ma pan jeszcze jakąś kwestię? Oczywiście, tak. Jak długie doświadczenie łowieckie pan posiada? Gorzej wykształcenie, lepiej wykształcenie. On już nawet nie pamiętał, wie pan, no to człowiek tak nie liczy tych lat. Jestem do tej pory byłem łowczym w Lubelskim Towarzystwie Myśliwskim, w naszym kole w okręgu lubelskim. No ale czym szczególnym się pan wyróżnił, że uzyskał pan rangę w cudzysłowie kierownika biura, ale z zakresem uprawnień łowczego okręgowego, członka zarządu. A to trzeba panu odpowiedzieć, czy się nie muszę panu odpowiadać takie pytania? No. Nie, proszę pana, pan w tej chwili jest osobą publiczną, pełni pan obowiązki określone w ustawie prawo łowieckie, wchodzi pan w kompetencje określone ustawą prawo łowieckie. Aktywnością, wyróżniłem się aktywnością. W czym, jeśli można? Pan? No, to niech się pan pochwali, chętnie pochwalimy. Ale mnie poza łowiectwa nie interesuje. Działalność partyjna, w kole gospodyń wiejskich, to mnie nie interesuje. Pytanie, które pan mi przerywa. No to, bo chodzi mi o sprawy łowieckie. Jak pan mnie dryfuje w stronę tam inną, to mnie to nie interesuje. No dobrze, no. Nie, no powiedział pan, że nie tylko łowieckiej. Proszę, jeśli można, opowiedzieć mi o sukcesach. Miałem na myśli stricte polowania. Chodzi mi o działalność w sferze kultury łowieckiej. Rozumiem. No i na tym dobrze. Tak. No na przykład prowadzę od kilku lat z kolegą taki portal internetowy. Nie wiem, czy kolega tam wchodzi kiedykolwiek. No, wchodziłem. Mamy po kilkaset zejść, bardzo to się wszystko oprócz tego. No czyli jest pan po prostu działaczem medialnym, prawda?
No ale z tego jeszcze... Ja jestem działaczem medialnym i dlatego zadaję pytania. Pan jest działaczem medialnym, ale to jeszcze... To mi nie dało uprawnień do wykonywania funkcji ławczego okręgowego. To, że ja pracuję w mediach. Więc niech pan po... Przedem teraz do pracy. Ja po prostu mam tu naprawdę dużo rzeczy. Ja nie jestem panem rozpanem. No ale proszę pana, prasa działa szybko. Jak pan wie, jeszcze jak pan działa w mediach, to pan wie. Nawet prawo prasowe to mówi o 3 dniach. A pan mnie chce zbywać na dalszy plan. Proszę pana, nie, w tej chwili działa pan, proszę pana, na funkcji publicznej. Ja mówię o tym portalu. No dobrze. No ale jakie doświadczenia ma pan na przykład w kierowaniu zespołami ludzkimi? Mam duże doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi. Jakie, jeśli można? Co jeszcze pan... No właśnie o to nie... Może panu wyśle swoje CV? Bardzo chętnie. Podaję adres internetowy. SP... Małpa. Ja powiedziałem to ironicznie, znaczy nie będę panu swojego CV wyszedł. A dlaczego? A jeszcze ma pan jakieś ciekawe pytania do mnie? No oczywiście. Jaki jest pański dorobek w kierowaniu zespołami ludzkimi, w pracy na rzecz łowiectwa, oprócz prowadzenia portalu? To jest zaszczytne. To, że pan propaguje łowiectwo, prowadzi ten portal, to jest zaszczytne, prawda? No ale chodzi mi o takie doświadczenia, które by pana w jakiś sposób uprawniały do pełnienia funkcji z zakresu szczebla łowczego okręgowego. Uprawnia mnie do tego powołanie przez łowczego okręgowego. Proszę pana. Czy jeszcze coś ma pan do mnie? Tak, chciałbym się dowiedzieć, co było jak gdyby podstawą ubiegania się o to, że pełni pan w sposób nieformalny funkcję łowczego okręgowego, jaki jest pański dorobek właśnie i tego jakoś pan unika, nie chce mi pan powiedzieć. Bo ja nie chcę w ogóle z panem rozmawiać. A jeszcze coś ma pan? Tak, oczywiście, że mam, ale chciałbym najpierw uzyskać odpowiedź na to pytanie. A dlaczego pan mnie od razu jakoś lekceważy, że ten... Ja daję panu szansę pokazania się od bardzo dobrej strony, wykazania swoimi osiągnięciami, po to, żeby ludzie wiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem odpowiedzialnym, kompetentnym. Bardzo proszę o odpowiedź. A ja nie wiem, w ogóle co tam jest, dzwoni pan do mnie. Przedstawiłem się, ma pan mój numer, pod którym może pan mnie zweryfikować nawet w redakcji. Proponuję panu... Nie, proszę pana, powiedziałem, proszę pana, Stanisław Pawluch, Dziennik Łowiecki. To były moje pierwsze słowa, jakie do pana skierowałem. Jak pan... I zapytałem następnie, z kim rozmawiam. Tak brzmiała pierwsza część naszej rozmowy, proszę pana. Więc nie może pan mi mówić, że pan nie wie, z kim rozmawia. No, a myślę, że nawet obojętnie, proszę pana, no nie musi panu mówić. Proszę pana, nawet jeśli... No proszę pana, ja też o panu pierwszy raz słyszę i ponieważ pan ma tak wysoką, aktualnie eksponowaną funkcję, to nic dziwnego, że ja zadaję pytania, bo o mnie mogą ludzie w ogóle nie słyszeć, nie ma problemu. Ja się zajmuję zbieraniem materiałów dziennikarskich i wcale nie muszę być popularny. Natomiast pan kieruje tu w tej chwili sporą ilością kół łowieckich, załatwia sprawy myśliwych, pełni pan funkcję łowczego okręgowego, jak sam pan powiedział, i w związku z tym... No tak, ale z zakresem uprawnień nadanych panu przez łowczego krajowego, uprawnień łowczego okręgowego. Ba, nawet pan pozwolił sobie te uprawnienia jako łowczego okręgowego przekroczyć i wejść w kompetencje ustawowej komisji egzaminacyjnej. Co było powodem jak gdyby właśnie interwencji do mnie i powodem mojego telefonu do pana. I chciałem panu stworzyć szansę na przedstawienie się nawet tym CV. Bo jeżeli się pełni eksponowane stanowisko, to przedstawienie swojego CV nie jest niczym nienaturalnym.
przyzna pan. A bardzo dziękuję, że taką szansę pan mi daje. No dobrze, to niech ją pan wykorzysta. Poproszę o odpowiedź na pytanie. Jest pan to winien myśliwym. To co miałem do panu do powiedzenia, to powiedziałem. Z przyczyn organizacyjnych musiałem to odwołać i dlatego też, że muszę tutaj, że tak powiem, no tak. Zorientować się, co tutaj. No tak, ale to nie pańskie kompetencje. Piąty dzień pan jest i już pan przekracza kompetencje. No ale zostawmy ten temat. Pytałem o pana doświadczenia. Doświadczenie mam wystarczające do tego, żeby łowczy krajowy doszedł do wniosku, że... Proszę pana, łowczy krajowy może dochodzić do równych wniosków. Ja pytam pana, jakie ma pan predyspozycje, doświadczenia do pełnienia tej odpowiedzialnej... Proszę pana, z czego one wynikają? Doświadczenia, Tylko z tego portalu, który mi pan wskazał, za co dziękuję? Akurat ten portal to jest sprawa populistyczna. No właśnie, no. No więc zapytałem, ile lat pan pełni na przykład, ile lat pan jest myśliwym. No i co jeszcze pan pyta? Zapytałem, jeśli pan mógłby odpowiedzieć. Gdzie to mogę sobie sprawdzić? Ja nie mam dostępu do kartoteki. Proszę pana, ja nie będę się panu spowiadał. Ale ja nie chcę, żeby się pan spowiadał, tylko chcę, żeby się pan zachował jak człowiek z klasą. Panu, ale ja proszę pana, nie będę się panu spowiadał. Nie mi się pan spowiada, tylko spowiada się pan kolegom myśliwym. Ja mam obowiązku odpowiadać na pana pytania i bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli co, nie ma pan nic do powiedzenia myśliwym? Panu nie mam nic do powiedzenia. Proszę pana, ja jestem reprezentantem myśliwych. Ja rozumiem. Czytelników. I nie mi pan odpowiada. A na jakiej podstawie pan tak sądzi? No to nie wiem, jak pan sądzi, że pan jest reprezentantem, czy jak? Czytelników Dziennika Łowieckiego. W ich imieniu występuję, pytając pana. I pana, dlatego jakakolwiek by nie była czytelność, to pana obowiązkiem jest odpowiedzieć. Bo pan pełni... Nie, proszę pana. Pana obowiązkiem jest odpowiedzieć. Pan lekceważy myśliwych w tej chwili. Bo do mnie może se pan mieć takie czy inne uprzedzenia, tak jak pan wyartykułował. Ale myśliwych, proszę pana, powinien pan szanować. I jeśli ja pytam i chcę to przekazać jako medium czytelniku, czyli kolegom myśliwym. No dobrze, no wie pan, nie wszyscy czytają i nie wszyscy czytają Dziennik Łowiecki. No, ale jeśli pan Dziennika Łowieckiego nie znam, to już świadczy o pańskim obyciu. No. Nie o obyciu, tylko to jest taki, to chodzi panu o Łowiecki.pl, tak? No, dokładnie. No, to miejsce do kłótni i odrzucania potem jednych kolegów przez drugich. Dlatego ja nie czytam tego, bo nie chcę się denerwować. Wie pan. Tam u nas na przykład... My przekazujemy informacje z regionu. Chcemy, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje w innych. Ale proszę pana, ja nie zadzwoniłem do pana. Do tego, żeby tylko wymieniać opinię i się kłócić. Proszę pana, ale ja nie zadzwoniłem, dlatego ja, nie szkodzi, nie musi pan czytać, ale odpowiedzieć pana obowiązek. Nie mam żadnego obowiązku. Dziękuję panu za rozmowę i życzę panu bardzo miłego dnia. Rozumiem, że... Nie ma pan nic z myśliwym do powiedzenia. Nie mam nic panu do powiedzenia. Nie mi, tylko myśliwym. Ja nie jestem ciekawy. No, 20 minut już rozmawiamy, 15. I nic pan nie powiedział i zlekceważył pan czytelników. Rozumiem. Czyli... Jasne. Już pan sobie wystawił świadectwo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.